Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Lampka mi niestety za monitorami się wypaliła, więc teraz świecę się moją komórką. Troszkę mi razi po oczach. Okej, w kalendarzu adwentowym w 22 dniu mamy dziś czołg lekki 8 poziomu niemiecki M4190 GF w cenie 220 zł 61 groszy, jeżeli chodzi o zestawik z Goldem, 7750 miejsc w garażu, 15 razy misja, 5-krotne doświadczenie za zwycięstwo oraz 30 doświadczenie 100% przez 2 godziny dla załogi, ale możemy też kupić ten czołg za 110 zł 72 grosze. No cóż, znowu mówię, za dużo, powinno to kosztować około 50 zł, ale czołg jest fajny, ja oczywiście go posiadam. Nie zagram teraz bitewki. Jak coś, dam wam z dwie powtóreczki. Pokaż, co potrafisz w opisie, jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś bardzo dobre bitewki na tym czołgu. Zobaczcie sami. W każdym bądź razie jest to jedyny 8-tierowy czołg lekki premium. Więc cóż, lighty są świetne. Bardzo dynamiczna gra. Spotowanie. W drugiej części bitwy atak. W ogóle, przepraszam was, dzisiaj będzie króciutki niestety filmik o kalendarzu, bo prawdopodobnie za chwilę jadę na wigilijkę do mojej byłej pracy, bo mnie szef zaprasza, były szef, Marcin, więc prawdopodobnie zaraz pojadę na tą imprezkę. Ale powiem wam, że czołg oczywiście jest fajny. No i jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić prezencik, no to można sobie pozarabiać samym świeceniem. Oczywiście obrażenia, lighty to wiadomo, zadają głównie w drugiej części bitwy, ale to zależy, jak się bitwa ułoży. Ja tylko pokażę porównanie tych dwóch czołgów, znaczy tych dwóch czołgów, lekkich, które chyba mają najbliżej do siebie, czyli niemiecki M4190 oraz T49 amerykański. Te czołgi w zasadzie są najbardziej do siebie podobne, ale różnica główna jest taka, że czołg T-49 posiada inne działo. W zasadzie głównie jeździmy na haubicy. Jak widać, depresję również ma lepszą, jeżeli chodzi o celność i czas celowania bardzo dobrą ma lajcik, więc tutaj takie objeżdżanie, strzelanie, no to zdecydowanie lepsze jest na niemieckim lajcie. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu wieży, też jest lepsza zdecydowanie. No i cóż, żywotność. Tutaj też Light Premium jest na plusie, głównie dlatego, no właśnie nie wiem, dlaczego dali mu więcej na żywotności, jak w zasadzie i tutaj to jest wszystko mięciutkie, więc raczej te czołgi nie odbijają. To nie jest T-54 Lightweight. No i mobilność na plusie również jest premium czołg. Mimo to, że moc silnika ma słabszy, tylko i aż 500 koni, 23,5 tony wagi, ale za to ma prędkość obrotu. Patrzcie się, no, ta prędkość obrotu wieży i kadłuba naprawdę jest świetna w tym czołgu. Kręci się jak bączek. No kwestia wykrywania wygląda na to, że lepszy jest T-49. Przeładunek 5,4 sekundy, bardzo fajne działko o penetracji 182, uszkodzeniach 240, bardzo dobrym czasie celowania. No, słuchajcie, tak ten czołg się prezentuje. Ja dziś nie streamuję, jutro oczywiście przypominam, zapraszam na stream o 20:00 przedświąteczny, później w sobotę jadę na święta do Ustronia. Jeszcze chciałbym poinformować, dostałem informację, że gra Grid, w którą kiedyś grałem bardzo, bardzo dużo, miałem stopień legendary, coś takiego, tam najwyższy stopień w tej grze właśnie osiągnąłem kiedyś, no i jest ta gra za darmo, wystarczy wejść w link, zarejestrować się, czy tam zalogować i wziąć tą grę za free, jeżeli by ktoś chciał, ja polecam, jest to gra moim zdaniem chyba najlepsza taka wyścigówka, w którą grałem, tak mi się wydaje. Tam Demolition Derby po prostu jest świetny, można, właśnie, moglibyśmy sobie w Demolition Derby pograć kiedyś na streamie, więc pobierajcie, może się to przydać. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję,
Muszę już uciekać. Za chwilę po mnie przyjadą, więc trzymajcie się. Jeszcze raz wesołych świąt, chociaż jeszcze spokojnie się zobaczymy jutro. Jeszcze nakręcę The Long Dark. Jeszcze muszę nakręcić jakieś odcinki. No i stream, gdzie można wygrać słuchawki, pamięć, grę karcianą. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie jutro o godzinie 20. Trzymajcie się i do zobaczenia.